Miasto Jelenia Góra wniosku je o 24 miliony złotych. Taka możliwość, to wszystko, co możemy do budżetu pozyskać, no jest mile widziane. Drugi z cyklu, otwarty koncert muzyczny. Ta formuła prezentacji młodych talentów sprawdza się. Oskar Wierzejski szykuje się do kolejnej walki. 26 listopada z Brodaczem Załuską z Gromdy. Adrian Andruszkiewicz, witam i zapraszam na serwis informacyjny. Dzisiaj odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry. Podczas obrad głosowano m.in. nad projektem uchwały o nazwie Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie uzdrowiska Cieplice. W trakcie dzisiejszych obrad jeleniogórscy rajcy pochylili się nad projektem uchwały dotyczącej poprawy jakości powietrza. Dokładnie rzecz ujmując, chodzi o modernizację energetyczną 5 budynków użyteczności publicznej. Budynek Zespołu Szkół Przyrodniczych i Usługowych oraz Bursy Szkolnej przy ulicy Leśnej, budynek Bursy Szkolnej przy ulicy Leśnej 5A, budynek Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ulicy Wolności 259, budynek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przy ulicy Sprzymierzonych oraz budynek Szkoły Podstawowej nr 6 w Cieplicach. Bardzo cieszy mnie fakt, że miasto Jelenia Góra zdecydowało się na aplikowanie o środki do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt, który miasto zamierza złożyć, to projekt opiewający na ponad 24 miliony złotych. Jest to ogromna kwota, jest to, wydaje mi się, największa kwota, jaką miasto będzie próbowało pozyskać na działania związane z termomodernizacją. Realizacja tego typu zadań niejako podyktowana jest uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, która wymusza na gminach uzdrowiskowych jak najszybszą likwidację starych źródeł ciepła. Do końca czerwca 2024 roku wszystkie piece poniżej trzeciej klasy, czyli tak zwane kopciuchy, muszą zostać wymienione. I Wojewódzki Fundusz realizuje kilka takich programów. To jest program Czyste Powietrze. Teraz uruchomiony został program dla budynków wielorodzinnych, gdzie zarówno właściciele lokali, jak i całe wspólnoty mogą aplikować o środki. Prezydent zmierza również w tym kierunku, że gdybyśmy nawet nie otrzymali tych środków, zadanie jest rozłożone na lata 2022-2025, sukcesywnie przeznaczając kwotę około 6 milionów, lekko ponad. Każdego roku będziemy się starali jednak przeprowadzić tą termomodernizację, mając na uwadze czystość powietrza i ekologię. Poprosiliśmy o komentarz prezydenta Jeleniej Góry Jerzego Łużniaka. Niestety stanowczo odmówił. Na szczęście inni byli bardziej skorzy do rozmowy. My dopiero jako radni jesteśmy na etapie wyrażenia zgody poprzez uchwałę na to, aby miasto aplikowało o te środki, ponieważ jednym z dokumentów, które miasto powinno załączyć aplikując, jest właśnie uchwała Rady Miejskiej o wyrażeniu zgody na złożenie takiego wniosku. Jest taka możliwość, to wszystko, co możemy do budżetu pozyskać, no jest mile widziane. To jest 24 miliony, które niekoniecznie trzeba będzie wyłożyć ze środków własnych gminy. Efekt ekologiczny to jedno, wymiana stolarki, pokrycia dachowego oraz zmiany źródeł ciepła zmniejszy koszty związane z utrzymaniem budynków. Wczoraj w Galerii Karkonoskiej odbył się kolejny otwarty koncert muzyczny przygotowany przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz Państwową Szkołę Muzyczną pierwszego i drugiego stopnia imienia Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze. I tym razem frekwencja dopisała. W drugim, już otwartym koncercie muzycznym można było zobaczyć, jak grają mistrzowie i ich uczniowie, czyli nauczyciele oraz młodzi adepci sztuki muzycznej z Jeleniogórskiej Szkoły. Zaprezentowali się przedstawiciele sekcji smyczkowej, fortepianowej pierwszego i drugiego stopnia, instrumentów dętych oraz klasy perkusji. Można było usłyszeć utwory klasyczne, ale i te bardziej współczesne. W dzisiejszych czasach szkoła muzyczna to nie tylko klasyka. Oczywiście na klasyce budujemy wrażliwość, emocjonalność, ale dzieci uwielbiają grać coś, co znają, coś, co jest im bliskie. Więc nauczyciele jednocześnie zadają program klasyczny, jak i ten rozrywkowy. Frekwencja na koncertach organizowanych wspólnie z Państwową Szkołą Muzyczną pierwszego i drugiego stopnia w Jeleniej Górze z koncertu na koncert rośnie. Bardzo nas to cieszy. To pokazuje, że ta formuła występów artystycznych, ta formuła prezentacji młodych talentów sprawdza się. Potwierdzamy.
po raz kolejny spotkanie z muzyką w Galerii Karkonoskiej cieszyło się sporym zainteresowaniem słuchaczy. Wspaniałe wprowadzenie tak pięknej muzyki w przestrzeń publiczną. Myślę, że wiele osób nie ma okazji, żeby do filharmonii pójść, a tutaj możemy posłuchać, no właśnie, i się zachwycić po prostu. Bardzo często powinny się odbywać, to jest za mało w naszym mieście takie. Jest coś innego, urozmaicenie i więcej takich, dziękuję. Strzał w dziesiątkę, sądząc po ilości słuchaczy, a jest to dopiero drugi koncert, także cyklicznie będziemy się tutaj pokazywać i nauczyciele i uczniowie. Cieszymy się bardzo, że Szkoła Muzyczna również pozytywnie odniosła się do naszej propozycji i takie koncerty, może nie w każdy czwartek, jak to było wcześniej, w czasie okresu wakacyjnego, ale teraz się odbywają w miesiącu październiku, w miesiącu wrześniu były, teraz mamy w miesiącu listopadzie. Dokładnie 18 listopada. Jak zawsze o godzinie 16, jednak tym razem zagrana zostanie tylko muzyka polska. Boks to najstarszy sport walki na świecie i choć pierwsze wzmianki o tej dyscyplinie sięgają starożytnej Grecji, to początki obecnej formuły walek przypadają na koniec XIX wieku. Spotkaliśmy się z jeleniogórskim bokserem Oskarem Wierzejskim, który od lat trenuje tę dyscyplinę. Oskar trenuje boks od 12 lat. Aktualnie przygotowuje się do walki z Łukaszem Załuską. 26 listopada z Brodaczem Załuską z Gromdy wygrał Gromdę Beach. Zasłużył. Będziemy dawać dobrą walkę. Sport zawodowy to dużo poświęceń i wytrwałości. Co więcej, każdy zawodnik ma swój sztab, bez którego ciężko byłoby cokolwiek osiągnąć. Nie inaczej jest w boksie. Jeżeli mówimy o sporcie zawodowym, to podstawa to jest wiadomo, promotor w boksie, promotora mam, trener od przygotowań fizycznych, psycholog też podstawa, no i trenerzy normalnie od boksu, prawda? Mam cały sztab, mam fizjoterapeutę, mam psychologa, mam dwóch trenerów, jednego trenera też mam od właśnie motoryki, także mam cały ten sztab dookoła siebie. Jak to oczywiście bywa, problemem są często fundusze, jednak znajdują się sponsorzy, którzy chętnie wspierają zawodowych zawodników. No, sponsorzy są ważni, ponieważ no co, sam dojazd mnie trochę kosztuje do Świdnicy, treningi, odżywki, przygotowania w ogóle całe, żywienia akurat się nie boję, bo mam catering, także o tyle dobrze, na tym zaoszczędzam. No, dzięki sponsorom w sumie nie miałbym kasy na przygotowania. Oskar jest młodym, bardzo dynamicznym zawodnikiem. Warto inwestować w taką młodzież, żeby nie chodziła, nie ćpała, tylko uprawiała sporty. No i reprezentowała nasze miasto, Jeleniogórę. Życzymy powodzenia na gali Tymex Boxing Night 19, które odbędzie się 26 listopada w Radomsku. To sportowe widowisko transmitowane będzie na antenie TVP Sport. A teraz skrót pozostałych informacji. Wczoraj Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął jednogłośnie uchwałę w sprawie podjęcia działań na rzecz utworzenia kolei aglomeracyjnej łączącej największe miasta naszego województwa. W związku z tym marszałek Cezary Przybylski zaapelował do lokalnych samorządowców o zaangażowanie się w to przedsięwzięcie. Podjęta uchwała ma wesprzeć rozwój kolei dolnośląskich. Istnieje bowiem szansa utworzenia systemu komunikacyjnego o charakterze metropolitalnym. Zbliża się Wszystkich Świętych. W związku z tym w dniach od 30 października do 1 listopada włącznie nastąpią zmiany w organizacji ruchu w okolicach jeleniogórskich cmentarzy. Wiąże się to z pojawieniem nowego tymczasowego oznakowania, do którego należy się stosować. Parkowanie na chodnikach w sposób utrudniający poruszanie się pieszym, miejscach dla inwalidów bez posiadania uprawnień, a także w obrębie skrzyżowań jest zakazane. Co więcej, służby miejskie proszą o pozostawienie pojazdów w taki sposób, aby nie utrudniać wjazdu lub przejazdu innym autom. Na naszej stronie www.tvdami.eu zamieszczamy oficjalny komunikat Urzędu Miasta Jelenia Góra. To już wszystko na dziś. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na jutrzejsze wydanie Wydarzeń Tygodnia. Do zobaczenia.